Halo, halo, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś dalej o pogodzie. Niedziela, godziny przedpołudniowe, no i dzieje się, Przed, przez Polskę przemieszcza się ciepły front atmosferyczny. Ten front atmosferyczny, no zmienia nam trochę sytuację, ponieważ oczywiście wzrastają temperatury i to jest bardzo dobra informacja. Dla jednych, dla drugich, którzy jednak wolą śnieg nie bardzo, bo to wszystko, co spadło w tym momencie, zaczyna się topić. Natomiast druga rzecz, moim zdaniem bardziej istotna, no to trudne warunki na drogach, ponieważ to, co pada, to na początku... Pada deszcz ze śniegiem, bądź śnieg, ewentualnie marznący deszcz. I dzisiaj sobie oczywiście o tym też porozmawiamy. Natomiast jeszcze zerkamy na to, co tutaj mamy aktualnie widoczne, chociażby na portalu X. Pan Sebastian Kluska wstawił materiał o tym, że no tutaj Weba, Lemborg usuwają skutki intensywnych, obfitych opadów śniegu, bo tam występował efekt jeziora. Widzimy, że ten śnieg już zaczyna się topić, owszem, natomiast tam na tych Drzewach przez pewien czas było bardzo dużo tego śniegu, więc w ko koronach drzew i generalnie drzewa dosyć mocno się łamały. No i tutaj jest walka, znaczy walka, usuwanie tych trudnych warunków, znaczy tych, 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 tych powalonych drzew z powodu tych trudnych warunków, które były na drogach. Tutaj pan Paweł informuje na też repostując meteoprognozy.pl że jest bardzo trudno, bardzo trudne warunki są na drogach. W wielu miejscach występują opady deszczu, który zamarza przy gruncie. I tutaj jest chociażby taki przykład, dlatego pan Paweł i też my ostrzegamy, że są trudne warunki na drogach, i sprawdźmy generalnie dlaczego, co tutaj dzieje się aktualnie, jak ta sytuacja wygląda. Moi drodzy, przed nami Europa. No i tutaj widzimy przede wszystkim system frontów atmosferycznych związany z niżem, z, ze sztormem BERT, który nad Wyspami Brytyjskimi przynosił bardzo trudną e, pogodę. Ten sztorm cały czas znajduje się na zachód od Wysp Brytyjskich, tam jest też bardzo niskie ciśnienie. Natomiast widzimy system frontów atmosferycznych, ciepły front atmosferyczny i chłodny front atmosferyczny. Ciepły front atmosferyczny w tym momencie dociera już praktycznie do Polski. On się znajduje przede wszystkim nad Polską Zachodnią, ale też po części nad Polską Centralną, Polską Południową również. Ciepłe powietrze płynie z nadpołudniowego zachodu Europy w kierunku Niemiec, Francji, a następnie również w kierunku Polski, Polski Zachodniej. Natomiast mamy też chłodny front atmosferyczny. Ten chłodny front atmosferyczny rozciąga się tutaj bardzo mocno aż po Portugalię. Tutaj na tym chłodnym froncie atmosferycznym oczywiście mamy konwekcję, występują komórki konwekcyjne, tworzą się również burze. No i mamy jeszcze front okluzji, czyli ten front, który jest kombinacją frontu ciepłego, frontu chłodnego. Czyli front, który ma cechy i jednego, i drugiego, z racji tego, że to jest bardzo głęboki niż ten front okluzji jest dosyć duży i on się rozciąga aż praktycznie tutaj do Bergen. No i tutaj dopiero mamy rozdzielenie na front ciepły i front chłodny. Ja wiem, że to jeszcze nie jest idealnie narysowane, ale z pewnością z czasem się to zmieni i <laughs> będzie też pod tym kątem zdecydowanie lepiej. Ciśnienie w tym momencie. Tak jak tutaj rysowaliśmy 951 hektopaskali na zachód od Irlandii i Wielkiej Brytanii, bardzo niskie ciśnienie na Wyspach Brytyjskich. Tam trudne warunki są na drogach, więc tutaj na, na drogach i ogólnie powódź, powodzie błyskawiczne w Irlandii. O tym też pogadamy sobie w oddzielnym materiale, ale generalnie sytuacja tam nie jest ciekawa. My natomiast jesteśmy na pograniczu tego niżu i właśnie w tym sektorze ciepłego powietrza, a więc temperatura, szczególnie w Polsce Zachodniej, dosyć mocno wzrasta. Do 8 bądź 9 stopni Celsjusza, podczas gdy w Polsce Wschodniej te temperatury są zdecydowanie niższe, od 1 do 2 stopni Celsjusza, i tu w kolejnych godzinach sytuacja niewiele się zmieni. Będziemy mieli przód, zachód kraju z temperaturami wysokimi. Jak na tą porę, bo nawet do 8 bądź 9 stopni Celsjusza i wschód Polski z temperaturami od 1 do 3 stopni Celsjusza. I tu jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna uwaga, bo po prostu będzie też na drogach niebezpiecznie, więc już w tym momencie przechodzimy sobie do, kolejnego, do kolejnej mapy, do kolejnego wyliczenia. A więc tutaj przechodzimy w tym momencie do Meteorolog X i nie bez powodu z racji tego, że musimy tutaj sprawdzić, jak aktualnie wygląda sytuacja w Polsce. No i w Polsce Zachodniej, Południowo Zachodniej występują już przede wszystkim opady śniegu. O, przepraszam, opady deszczu. Tam już opadów śniegu nie ma. Sytuacja tutaj już jest w miarę ok. Temperatury są powyżej zera i super i ok. Natomiast w Polsce Północnej występują opady śniegu. Te opady śniegu występują również w Polsce Centralnej. I w Polsce południowej. W kolejnych godzinach ten śnieg będzie występował przede wszystkim na zaznaczonym obszarze, następnie opady śniegu z deszczem, potem opady deszczu, i tutaj na tym właśnie obszarze będzie ślisko. Już w tym momencie mamy notowane, notowaną sytuację, że ślisko jest chociażby w województwie świętokrzyskim, tam występują trudne warunki na drogach. W Rzeszowie również Radą Warszawa, tam mamy opady śniegu z deszczem, marznące punktowo, w więc na drogach na pewno nie jest zbyt ok. Sprawdźmy natomiast dalej, jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych godzinach, do godzin wieczornych. Więc sprawdzamy sobie. No i tak jak wspominałem, niż cały czas znajduje się nad, na zachód od wysp brytyjskich. Ten niż powolutku zacznie się wypełniać i prze, przemieszczać w kierunku północnym nad Szkocją z ciśnieniem 952 ha. W przypadku Polski niewiele się zmieni, ponieważ u nas cały czas będzie adwekcja tej cieplejszej masy powietrza, tu mamy temperatury na wysokości 850 hektopaskali i możemy zobaczyć bardzo mocno możemy zobaczyć, jak do nas tutaj dociera właśnie to, jak do nas tutaj dociera właśnie to cieplejsze powietrze z nad południa z nad Hiszpanii, z nad tutaj chociażby Lizbony widzimy tutaj doskonale właśnie jak te ciepłe powietrze do nas dociera, jak się przebija w kierunku północnym na wysokości 850 hektopaskali, nie inaczej jest również na wysokościach niższych, więc tutaj oczywiście też możemy sprawdzić jak to wygląda na wysokości 2 metrów, a tu wygląda dosyć podobnie ta ciepła strefa przemieszcza się w kierunku przede wszystkim zachodniej Polski i to zachodnia Polska. Będzie tutaj z całkiem przyjemnymi temperaturami do godzin wieczornych. Stan na godzinę 19:20 w Polsce zachodniej to 9 do 10 stopni Celsjusza, podczas gdy w Polsce wschodniej od minus 1 w Bieszczadach do 2 bądź 4 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej, centralnej. To, co jest jeszcze istotne, to niestety w kolejnych godzinach nadal będą występowały opady śniegu. Te opady śniegu przede wszystkim tutaj będą zaznaczać się w Polsce południowo-wschodniej. Tu również w kolejnych godzinach możliwy jest opad martwiącego deszczu, i tutaj moi drodzy, ja daję na godziny oczywiście popołudniowe i wieczorne, daję tutaj moi drodzy ostrzeżenie. To ostrzeżenie oczywiście będzie tutaj rysowane właśnie przede wszystkim na obszarze województwa małopolskiego, szczególnie na południu województwa małopolskiego, w województwie podkarpackim, w województwie lubelskim, na południu województwa. E, Podlaskiego i na południu i południowym wschodzie województwa mazowieckiego. Tutaj na drogach trudne sytuacje w, kolej, w kolejnych godzinach. Opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu, dlatego tutaj uważajcie bardzo mocno na drogach. W godzinie 14, 15, 16 ta strefa powinna wędrować dalej w kierunku południowo-wschodnim i w godzinach wieczornych najtrudniejsze warunki będą w województwie podlaskim. Na pozostałym obszarze opady śniegu, śniegu z deszczem, następnie deszczu Zostaną zamienione już właśnie bezpośrednio na deszcz. W nocy kolejna strefa marznących opadów deszczu w Polsce północno-wschodniej, tym razem województwo podlaskie tu spodziewamy się na drogach wręcz paraliżu przez 2-3 godziny, ale o tym oczywiście będziemy tutaj robić kolejny materiał, a więc do godziny 18 17 Tutaj przede wszystkim zagrożenie na drogach w Polsce południowo-wschodniej i południowej. Temperatury na zachodzie już wyższe, 8 do 10 stopni Celsjusza, podczas gdy na wschodzie nadal te temperatury będą niższe. Wróćmy do godziny 13, właśnie tutaj na zaznaczonym obszarze, od minus 2 do 0 stopni Celsjusza, bądź do 1-2 stopni Celsjusza. Przy gruncie te temperatury mogą być niewiele niższe punktowo, a więc tu na drogach, tak jak wspominałem, bardzo bardzo trudne warunki. Moi drodzy, przed nami tutaj przejście tego frontu atmosferycznego przez Polskę Centralną i Polskę Wschodnią. Dlatego, tutaj, na drogach bardzo mocno uważamy.